Dzień dobry, hejka, witajcie, jestem Kasia, a razem ze mną Szmajda. Siemanko. Siemanko. Słuchaj, jakie to uczucie? Wielka wygrana, jak się z tym czujesz? Świetnie się czuję, długo się przygotowywałem do tego turnieju, praktycznie ogólnie już od 3 lat się zawziąłem, jestem w treningu takim, że totalnie tylko trening, cały czas trening, no i świetnie smakuje takie zwycięstwo, prawda? Jak się człowiek oddaje i idzie po zwycięstwo jeszcze w takim stylu, to świetnie się z tym czuję. Właśnie to było widać, że u Ciebie ten trening jest naprawdę, no, że od dłuższego czasu trenujesz. Ten drugi pojedynek z Krzysztofem, jak dowiedziałeś się, że nie walczysz jednak z Inglanem, tylko z doświadczonym, jednak dużo bardziej doświadczonym zawodnikiem, jakie były Twoje emocje wtedy? Emocje nie były żadne, po prostu nastawiałem się na Englanda, Denis do mnie podszedł, po prostu powiedział, że mam półfinał z tym chłopakiem, który wygra tą walkę. No i po prostu co miałem powiedzieć, że nie walczę, no jak, półfinał jest półfinał, wyszedłem, zrobiłem robotę, finał się udało wygrać, no nie udało się, wygrałem i jest świetnie, ale półfinał był najtrudniejszy. No właśnie, ty po tym półfinale dużo osób mówiło, że jesteście tak wycieńczeni i ty i Krzysztof, że który z was nie wyjdzie do finału, to przegra, jednak pokazałeś tą w ogóle, no, zdeklasowałeś rywala totalnie. Miałeś gdzieś obawy, że po tym pojedynku gdzieś tam może kondycja siąść? Nie miałem żadnych obaw, ja wiedziałem, że wygram ten turniej, po to tu przyjechałem, wiedziałem, po co tu przyjeżdżam i no nic mnie nie, po prostu nie, nic mi nie mogło stanąć na przeszkodzie tego wieczoru, żebym go nie wygrał. Wielka tutaj oprawa kibiców. Słyszałeś w ogóle te z tego krzyki i tak dalej podczas swojej walki, czy raczej dźwigło odcięta i tylko fokus na walce? Szczerze powiem, że w pierwszej walce miałem adrenalinę taką wysoką, że nie słyszałem nikogo, a już od drugiej walki mi trenerzy kazali słuchać i ogólnie już było spoczko, prawda? A jeżeli chodzi o twoją przyszłość w The War, czy może w innych organizacjach, najpierw o The War, zostajesz tutaj w tej federacji? Oczywiście, jeżeli tutaj właściciele, czyli Denis i jego wspólniczka będą chcieli mnie oglądać dalej na swojej gali, no to jak najbardziej. No myślę, że będą chcieli, ale jak coś, to formuła turniejowa, czy może już właśnie super fighty? Nie, no turniejowa już chyba nie mogę brać, bo już wygrałem turniej. A, to jest taki regulamin, tak? No tak, chyba tak. Więc pewnie super fighty. A może jakaś walka 3-3. Też mam fajną ekipkę, więc na pewno udałoby się coś skleić fajnego. Okay, ale to z kim na przykład taka walka 3-3? Ja nie wiem, no to już to by tam się podjął, nie? My też nie jesteśmy z pierwszej łapanki, więc byśmy chcieli wymagających przeciwników. Słuchaj, a jeżeli chodzi o jakieś inne federacje, jeżeli odezwiesz na przykład do Ciebie Wotorę, może, bo wiem, że Gromda Denis powiedział, że jeżeli ktoś zawalczy w Gromdzie, no to tu już nie ma raczej wstępu. Nie, Gromda mnie nie interesuje w ogóle. A jakieś inne federacje? Inne federacje jak najbardziej. Okej, ale chciałbyś na przykład też iść w stronę taką typowo odchodzić w ogóle od sportów takich, no bo to akurat teraz pioskówki, ale głównie walki na gołe pięści. Chciałbyś być na przykład KSW, FEN, coś takiego, czy raczej nie myślisz o tym? Znaczy, to bym musiał graplerskie zdolności poszkolić, na pewno, jeżeli już KSW. Ale ogólnie od stycznia też mam zamiar startować w normalnych, związkowych zawodach typu K1 i w ogóle, żeby po prostu cały czas pogadać ten swój warsztat. I w Polsce też mamy naprawdę mocnych zawodników, więc będzie się z kimś mierzyć, to nie ma znaczenia, czy to są amatorzy, czy nie, po prostu dla mnie się liczy doświadczenie, prawda? Jasne. Słuchaj, wygrana. Co teraz, jak będzie wyglądał twój tydzień albo może jakiś miesiąc? Co masz w planach? Odpoczynek, prawda? Tylko odpoczynek. Później tam są jakieś plany, żeby sobie gdzieś tam polecieć na wakacje ze znajomymi, ale zobaczymy, jak to będzie. Na razie tylko odpoczynek. Fajnie udało się wygrać turniej. Jest fajnie. Okay. A szansa, że zobaczymy Cię w styczniu na piątce jest? Na pewno. Jeżeli będę miał po prostu walczyć, to będę walczył. Dobra, słuchaj. Dziękuję Ci bardzo jeszcze raz. Gratulacje. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo. Szacun.